Skutki szczepienia AstraZeneca. EMA ogłasza wyniki dochodzenia EMA. Szczepionka AstraZeneca nie zwiększa ryzyka zagrzepów. Europejska Agencja Leków EMA odniosła się do narastających wątpliwości wokół szczepionki brytyjsko-szwedzkiego koncernu AstraZeneca i Uniwersytetu Oksfordzkiego. Nie ma wskazań, że szczepionka firmy AstraZeneca przeciwko COVID-19 zwiększa u zaszczepionych osób ryzyko powstawania zagrzepów krwi, stwierdziła Europejska Agencja Leków EMA. Agencja w swoim oświadczeniu podkreśla, że u zaszczepionych osób tym preparatem choroba zagrzepowo-zatorowa nie zdarza się częściej, niż w całej populacji. Stanowisko Europejskiej Agencji Leków opublikowano po tym, gdy kilka krajów zdecydowało się czasowo wstrzymać podawanie szczepionki firmy AstraZeneca oraz Uniwersytetu Oksfordzkiego. Poinformowano o tym, gdy u niewielkiej liczby osób zaszczepionych stwierdzono powstanie zagrzepów krwi. Gdzie wstrzymano szczepienia? Szczepienia przeciw COVID-19 produktem AstraZeneca wstrzymano m.in. w Norwegii, Danii, Austrii, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Luksemburgu, we Włoszech, a także w Tajlandii. Na taki krok nie zdecydowała się z kolei m.in. Szwecja, oceniając, że nie ma obecnie wystarczających powodów, aby zaprzestać szczepień. Podobne doniesienia pojawiły się w kilku innych krajach. We Włoszech chorobę zagrzepowo-zatorową stwierdzono u 50-letniego mężczyzny, który poddał się szczepieniu tym preparatem. Nie ma obecnie żadnych wskazań, że szczepienia te mogą powodować takie schorzenie, które nie jest wymienione na liście działań ubocznych tego preparatu, stwierdza EMA. Jak dodaje, korzyści z tego szczepienia są większe niż ewentualne ryzyko, dlatego podawanie tej szczepionki może być kontynuowane. Nadal jednak będą śledzone i analizowane przypadki choroby zagrzepowo-zatorowej u osób zaszczepionych preparatem firmy AstraZeneca. Incydenty zagrzepowe. Dotychczas stwierdzono, że doszło do 30 incydentów zagrzepowych na 5 milionów zaszczepionych osób w Unii Europejskiej. AstraZeneca zapewnia, że bezpieczeństwo szczepionki tej firmy jest intensywnie badane w ramach wciąż kontynuowanych badań klinicznych. O bezpieczeństwie szczepień z użyciem preparatu tej firmy zapewnia Brytyjska Agencja Regulacyjnej do spraw leków i opieki zdrowotnej MHRA. Podkreśla ona, że osoby z wyznaczonym terminem szczepienia bez obaw powinny pójść się zaszczepić. Zagrzepy krwi zdarzają się w sposób naturalny i nie są czymś wyjątkowym, przekonuje Phil Bryan z MHRA. Dodaje, że w Wielkiej Brytanii podano już 11 milionów dawek szczepionki firmy AstraZeneca. Jednoznaczne stanowisko Polski. W Polsce szczepionka AstraZeneca nadal się podaje. W piątek Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski poinformował, że do Polski przyjechała zapowiadana dostawa kolejnej transzy 146 tysięcy szczepionek firmy AstraZeneca. Według wiceministra zdrowia Waldemara Kraski zysk z zaszczepienia przeciw COVID-19 jest nieporównywalnie większy niż ryzyko objawów poszczepiennych. Nasi eksperci nie rekomendują w tej chwili wstrzymania szczepień preparatem od AstraZeneca, powiedział w piątek.